No zobaczcie sami. Jak nie może. Słuchajcie, jest i bunkier, że tak powiem. Specjalnie ich nie pytałem, czy mogę tutaj wejść. Mam nadzieję, że się da wejść. O, jacyś turyści są. Kurde, powiem wam, błądzę po tym lesie. Spotkałem jakichś ludzi. Oni też nie wiedzą, gdzie są. Podejrzewam, że to może być mój kopła Delmierza, której tutaj szukałem. Powiem wam, niby spoko, ale moja odwaga chyba nie jest tak silna. Wolę nie ryzykować. Zdrowiem i życiem. Znalazłem kopułę Delmierza. Wyjechałem z Juraty, minąłem Jastarnię, jestem na dzikim parkingu, gdzie, że tak powiem, no, kamperują też jakoś ludzie na dziko sobie, ale ten parking taki średni do kamperowania moim zdaniem jest. No ale zostawiłem tu samochód, najpierw przejdę się na plażę, tak jak widzicie, zobaczymy co jest tutaj, bo jakby ładnie. A potem ruszę w kierunku tych właśnie fortyfikacji obronnych. Kurde, zobaczcie, dzisiaj nie ma wiatru w ogóle. Spokojne morze. Jak nigdy. No, ruszę w kierunku fortyfikacji obronnych i zobaczymy po prostu, co tam ciekawego jest. No, zobaczcie sami. Jak nie morze. No dobra, no to od strony zatoki, ale no mimo wszystko to ja nie pamiętam, żeby było coś takiego, żeby wiatru w ogóle nie było i fali w ogóle nie było. Ciekawie. Ale dobra, ja nie w tej sprawie tutaj. Także ruszamy na fortyfikację. Pokażę wam jeszcze tylko parking, na którym stoję, to miejsce. Tutaj się zainstalowałem, gdzie widzicie. Tutaj widzicie, ludzie sobie kamperują. Tu zresztą też ktoś stoi przyczepą. No nie wiem, czy takie super miejsce, żeby odpoczywać. No ale jakby za darmo. Jak ktoś chce uciec od miasta, za darmo siedzieć, no to się zgodzę, jest okej. No ja sobie stanąłem w tym miejscu. No i z godzinkę sobie postoję, zobaczymy ile uda się czasu zwiedzić. I ruszamy dalej. Następny przystanek. No, zobaczę te chałupy, o takie rzeczy jeszcze po drodze, ale myślę, że dzisiaj się przenocujemy w Jastrzębiej Górze, tam na tym sprawdzonym kempingu. No i stamtąd już powoli, no chyba już do domu, no chociaż mam jeszcze malutką chrapkę na Krynicę Morską, ale to zobaczymy. Tak sobie pomyślałem, że wypadałoby chyba rzucić okiem na jakąś mapkę, bo o ile mam pozaznaczane, to nie zaszkodziłoby po prostu mapkę, z mapką się zapoznać. Na terenie tej nieszczęsnej maszoperii, gdzie krzyczyli sobie 150 zł za noc, jest jeden z schronów, sokół bodajże, i chciałbym go zobaczyć. Teraz tylko pytanie, czy oni mnie tam wpuszczą. No, także zaraz się dowiem, bo nie wiem. Mam nadzieję, że wpuszczą, no. Słuchajcie, jest i bunkier, że tak powiem. Specjalnie ich nie pytałem, czy mogę tutaj wejść, bo nie było kogo zapytać. No ale jak widzicie, obiekt służy jako nie wiem co, ale no na pewno nie da się tu chyba wejść ani nic. Szkoda, wygląda bardzo ciekawie, a się chyba tylko tutaj tak marnuje. Tak jest, bo jest. No ale fajnie, no bunkier niby na plaży. No ale co z tego, nic tu nie zobaczymy za bardzo z tego co widzę. Nie wiem nawet gdzie jest wejście. Także powiem wam, że a, tu było wszystko pozamykane. No spoko, jest takie coś, ale no uciekam stąd, idę dalej. Może tam dalej zobaczymy coś ciekawszego, bo jakby tutaj nic ciekawego nie ma. Lasek, chwila wytchnienia. A i patrzcie, już widzę schron. Już jest schron. Zaraz sobie go zwiedzimy. Jest jakaś tabliczka pewnie. Mam nadzieję, że się da wejść.
jacyś turyści są. Będzie może nawet trzeba się zapłacić. Aha. Schron Sabała otwarty. No coś tam jest, jakaś informacja. Tutaj widzimy bok schronu. Wchodzę do tego bunkra. Słuchajcie, drogi wjazd, najdroższy chyba, jaki do tej pory zapłaciłem, 10 zł. Ale i tak sobie to wszystko chcę pooglądać mimo wszystko. Zobaczcie, jaki pokoik.
Znalazłem sztuczną przeszkodę przeciwpancerną. Zobaczcie, jak to wyglądało. Tutaj macie opis, jak chcecie się zapoznać z tym. A teraz wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. A wygląda to tak. Są to szyny kolejowe, które są ustawione jak szachownica i do tego jeszcze są pod spodem związane palami. Ale z tego, co się doczytałem, zatrzymywało to tylko czołgi lekkie, które w tym okresie, kiedy to zostało wbudowane, praktycznie już nie były używane, więc jakby no, nie miało to zbyt dużej skuteczności. I to jest chyba oryginał, coś mi się tak wydaje, więc słuchajcie, skoro jest, to znaczy, że nie było potrzebne. No i tak to wygląda sobie. Idziemy teraz do schronów na plaży, które ponoć są już super ciekawe. To z tego, co mówił mi pan przy schronie, są oryginalne przeszkody drogowe, które były ustawione po prostu na drodze. One zostały ściągnięte i tutaj ustawione. I to jest oryginał z tamtego okresu. Jest schron. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda tak, że ktoś tu naszczał zwyczajnie. No ale słuchajcie, jakby nie widzicie chyba nic. Ale to nic, zaraz weźmiemy mocniejszą latarkę i zobaczymy. Jest latareczka, słuchajcie. Wchodzimy. Jakieś pająki. Tak to wygląda. Nasrane, naszczane, no. Kurwa, czy widzieliście to? Jakiś wąż i to spory. Nie wiem, co to może być, ale jakby... Ja pierdzielę. Na górze mamy coś takiego. O, kopuła jest. Dobra, zejdę na dół, zobaczymy, czy się da wejść do środka, aczkolwiek mam pewne wątpliwości co do tego faktu. Miejmy nadzieję, że węże mnie nie zaatakują jakieś... Tutejsze. Tylko ogon widziałem. Kurwa, śmierdzi szczelami. Wszędzie naszczane, nasrane. Ludzie nie mają do niczego szacunku. Do niczego. No to samo pomieszczenie chyba jest. Nawet? Tu było wejście. Ale jak widzicie, jest założona kłódka, wejście jest zamknięte, schron częściowo prawdopodobnie zasypany, także tutaj nie wejdziemy, niestety szkoda. Ale na szczęście zaraz obok jest następny. Mam latarkę, ale delikatne światło z telefonu będzie tutaj lepsze, wydaje mi się. Zaduch moczu, powiem wam. Wezmę jednak latarkę, bo trochę za słabe to światło i wam niewiele pokażę. O! Muszę się schylać, bo schron jest częściowo zasypany. Wszędzie, jak widzicie, są śmieci. Szklanki, szkło. Wiecie co, to jest po prostu wstyd. Wstyd, kurwa, straszny. O, to już to w ogóle, już prawie nie mogę wejść.
przeniósł śmieci. Napisy jakieś, coś tam. No i nie pachnie zbyt dobrze. No. Jak ktoś ma klaustrofobię, no to od razu wam mówię, że tu nie wchodźcie. Jak widzicie, no ja się muszę poruszać na kucaka. Cały czas plecakiem zaczepiam o sufit. Także... No jest strasznie tutaj po prostu zaniedbane. Tragedia. To, co ludzie robią z tymi miejscami, to jest coś strasznego. Masakra. Co z tego, skoro jest zniszczony w środku przez jakichś idiotów po prostu, kretynów. Alkohol to jedyne dla nich jest używka. Jakaś, nie wiem, nie wiem, do reszty sobie będę gadał. Nasz przepity naród to... Szkoda gadać w ogóle na ten temat. Widzę już go, lekki schron bojowy. Mam nadzieję, że da się wejść. Malutki jest z tego, co widzę. Najpierw z zewnątrz, potem spróbujemy się dostać do środka. Zobaczyć, co tam jest w środku. No, jest mały. Dosyć. Aha, chyba nie zobaczymy, co jest w środku. Bo już tutaj mi się udało ustalić, że wejście jest zamknięte. Ale jakby nie jest to taką silną przeszkodą, bo są okienka, którymi postaram się nagrać, że tak powiem, co się w środku mogło, może znajdować. Także jedziemy z tym. Okej. No masę robactwa to tam na pewno jest z tej strony. A co dalej? Pewnie nic zaskakującego więcej nie zobaczę. Tu chyba jest coś szerszego. Jest. Jakieś pająki, nie wiadomo co. Ajajajaj. Pusto jest. Robaki i inne gady. O. Lekki sen bojowy, no i zobaczcie, co wandale zrobili. Zniszczyli. Co tu dużo gadać. Ja nie wiem, czy w każdym kraju jest taka kultura, czy tylko u nas, ale no jakby ciężko się na to patrzy, bo to jest tragedia jakaś w ogóle. Godzina 17:25, słuchajcie, zostawiam sobie pojazd w tym miejscu. I że tak powiem, podejście numer dwa, jeśli chodzi o zwiedzenie tych kopuł, których w sumie na mapach Google nie ma, są na jakichś innych mapach z fortyfikacjami, podobno mega ciekawa rzecz. No i kurde, chcę to w końcu zobaczyć, może się uda, słuchajcie, no jakby ruszam sobie, będę szedł wzdłuż tego terenu wojskowego, który ostatnio, że tak powiem, mi przyblokował drogę i stwierdziłem, że wracam, ale tym razem spróbuję to jakoś obejść lasem, bo zajebiście mnie to ciekawi, jak to wygląda i muszę to po prostu zobaczyć, ewentualnie, no nie wiem, podejdę do tej budki, zapytam tego żołnierza, że tak powiem, czy to się da obejść, czy o co tutaj chodzi, bo no chciałbym to zobaczyć, jest to dla mnie dosyć istotne. No i oczywiście mam to nagrać, zobaczymy, jak to się uda. Na razie muszę się przedrzeć przez jezdnię, co w tym miejscu. No jakoś mi się udało dosyć szybko dzisiaj. No dobra, słuchajcie. Nawigacja i do przodu, jakoś może dojdę do tych, że tak powiem, fortyfikacji. Tak sobie idę i patrzę, że tutaj jest jakieś takie jakby odbicie. Powiem wam, wtedy szedłem tą drogą asfaltową i powiem wam, że no tam dalej jest teren wojskowy i tam nie wiem, czy się da przejść. Spróbuję teraz przejść tędy. Patrzę, że droga przez las jest. Nie zajdę z lewej strony kopuły, tylko z prawej. Znaczy tego, no.
No ale to chyba z bez lipy, no bo jakby las, nic tu więcej nie ma, także powiem wam, pójdę tą drogą, spróbuję tędy lasem jakoś dojść, no zobaczymy, gdzie mi się tam uda dojść. Słuchajcie, doszedłem do morza, przeszedłem przez mega gęsty las, w ogóle to się trochę ściemnia, znaczy no ściemnia się, no jest 18, także już nie jest jakoś tam super, ale pokażę wam, jak wygląda całkowicie dzika plaża, bo może nigdy nie widzieliście, ja nie widziałem nigdy. Wygląda to tak. W ogóle mijałem tutaj jeszcze antenę radarową. Oczywiście tego na mapie też nie znajdziecie. No tak wygląda dzika plaża, dzikie morze. Buty już całe upierdzielone w piachu, pełno piachu w butach. No nic, idziemy szukać tej kopuły, podobno w lewo, ale gdzie dokładnie? Podejrzewam, że nie na samej plaży, więc będzie trzeba troszeczkę chyba z powrotem wejść. Ale jakby jestem ciekaw tej plaży. Jestem ciekaw, co ja tutaj znajdę. Znaczy, no taka super dzika chyba nie jest, bo widzicie, to jest zdeptane. Ludzie chodzili też również. No ale wygląda to tak jak... No taki krajobraz, nie? Może bursztynu tu szukają, czy coś takiego? No, ciężko mi powiedzieć. Chyba nigdy nawet nie znalazłem bursztynu. Także nie wiem, zejdę sobie trochę niżej. Powiem szczerze, że chciałbym szybko tą kopułę zrobić i się ewakuować w miarę możliwości, bo tak między nami to czuję się tu nieswojo. Z dala od samochodu, z dala od głównych jakichś tam ciągów komunikacyjnych, tylko na takim całkowitym odludziu, z dala od wszystkiego. Więc tak średnio. Jednak wiecie, to jest trochę takie wyjście spoza swojej strefy komfortu. Niby spoko, adrenalinka jest, coś takiego, ale jednak troszeczkę człowiek się czuje nieswojo. Dobra, idę szukać tych zabudowań. Zwiedzę ile się da, daję sobie maksymalnie godzinę czasu do powiedzmy 19. No i uciekam z powrotem, bo jeszcze chcę zajechać do Jastrzębiej, no i nie wiem, czy znajdę tam kemping. Znaczy, kemping wiem gdzie, tylko nie wiem, czy jeszcze mnie przyjmą o tej porze, bo... No ale dobra, no tam jest otwarte w miarę, najpierw sobie wjadę i rano jakoś będę to rozliczał. Chyba będzie trzeba zejść z tego piasku, bo mi się fatalnie idzie. I tak jestem zmęczony, już przepocony, bo ten las to był fatalny do przejścia, powiem wam. No ale dobra, idę, zobaczymy, no. Teraz rzucę okiem na mapę, gdzie to może mniej więcej być. A właściwie powiem wam tak. Chyba wejdę z powrotem tego lasu, bo idąc tędy to... No potem się nie wdrapię. Idę do góry. Kurde, powiem wam, błądzę po tym lesie. Spotkałem jakichś ludzi. Oni też nie wiedzą, gdzie są. Także tak to wygląda. Wracam na główny szlak. I no, z tego co widzę, to te fortyfikacje powinny być przy głównym szlaku, bo chciałem jeszcze zobaczyć jakieś takie dalsze, ale nic tam nie znalazłem. Pełno tych znaczków, ale tak jak tu pani powiedziała, to mogą być zwyczajne ruiny. I może tego nawet nie być widać, jakiś tam kamień na kamieniu, więc... Postaram się znaleźć tą kopułę Dalmierza, bo głównie o to mi chodzi. Jak to znajdę, to będę bardzo zadowolony. A reszta tam nie jest tak bardzo ważna w tym momencie. Widzę jakieś pierwsze zabudowania. Nie wiem, co to jest. Zaraz ocenię i zobaczę, czy to w ogóle warto jest nagrywać. O, tutaj jak widzicie jest zasypane, więc jakby niewiele tutaj zobaczymy. Tutaj też z tego, co widzę, zasypany. No jest to zabytek, ale jest zasypany. Jo, nic tu nie zobaczymy też. Jest tylko jakaś wentylacja zrobiona. I tyle. Nie wiem dalej co myśleć o tym wszystkim. Powiem wam, że wychodziłem się jak głupi. Nie znalazłem nic interesującego. Tej baterii, artylerii nie znalazłem. Nie wiem, o co tu chodzi. Znalazłem to. Póki co. Także no, sami widzicie, tu jest wejście. No i stąd było strzelane, że tak powiem. No zmęczyłem się strasznie, bo jak widzicie, jak tu wygląda, górki, dołki, w piachu, po trawie, nie wiadomo po czym. Padam. Nie wiem, gdzie jest ta kopuła Dalmierza. Kuźwa. Chciałbym to znaleźć, naprawdę. Fantastyczna rzecz tego zapowieści, ale... I nie zniszczona, bo daleko, ponoć. Złomiarze nie ogarnęli tematu jeszcze do tej pory.
No nic, słuchajcie, sprawdzam dalej, szukam, zobaczymy. Coś znalazłem, ale co to jest? Cholera wie. Idę dalej. Się odbiłem troszeczkę poza szlak. W ogóle nieoznaczone to jest całkowicie. Ale wygląda w chuj obiecująco. Zajebiście obiecująco to wygląda. Nie jest to oznaczone w ogóle nigdzie. Powiem wam. Także git, zaraz sprawdzimy co to jest. Słuchajcie, da się wyjść do środka, prawdopodobnie ktoś to zamurował, ale ktoś to rozpierdzielił i jakby jest zrobione wejście. Podejrzewam, że to może być moja kopuła dalmierza, której tutaj szukałem. Twardo się trzyma. Jest, to chyba jest to. Podobno chodzi delikatnie ręką. Patrzcie. Ruszam tym. Znalazłem. Patrzcie, to waży pewnie kilka ton. Ja ruszyłem to po prostu ręką i to się kręci. Ale hit. Znalazłem kopułę dalmierza. Zaraz zrobimy pewien manewr, nim wejdę do środka jeszcze. O, dawaj dalmierz. Kręć się. Hopla. Tak jak gość mówił, można sobie siąść, on się kręci i nie ma z tym żadnego problemu. Tak po prostu kiedyś był wyważony ten sprzęt. Także słuchajcie, ja sobie to zaznaczę pineską. Jakbyście chcieli to miejsce, to dajcie znać, to po prostu dam wam koordynaty. Bo mega ciężko je znaleźć i gdybym po prostu nie zdecydował się zejść ze szlaku tego oficjalnego, to bym tego nie znalazł, bo jakby to nie jest przy oficjalnym szlaku i... Znaczy tutaj ludzie bywali, bo śmieci są i tak dalej, ale nie jest to przy oficjalnym szlaku na pewno. Więc tutaj kto ma wiedzieć, to wie. No dobra, słuchajcie, chyba wejdę do środka, zobaczę jak to wygląda. No, mam nadzieję, że to przeżyje, no bo kurde, jakby tam ktoś zamurował, nie przypadkiem. No ale wiecie, no ludzka ciekawość i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. No, wezmę sobie parę latarek, założę i do przodu. Słuchajcie, jestem już gotowy do wejścia do kopuły. No i idziemy. Tylko wiecie co, nie będzie głowę wsiała tutaj. Dobra, idę. Ktoś tutaj spożywał wojskową rację żywnościową. Kurde, nie ładowałem baterii w latarce, świetnie, nie? No dobra, dobra i to. W razie czego mam jeszcze taką. Ktoś to ewidentnie nocował. To są chyba te drzwi zamknięte, które próbowałem otwierać. Kurde, powiem wam, niespecjalnie mi się chce pchać po tych schodach. To pewnie jest do dalmierza wejście. Ale niekoniecznie bym się tam pchał. Nie lubię chodzić po takich schodach. Jeszcze tylko zobaczymy, co jest tam.
O kurwa. Powiem wam niby spoko, ale moja odwaga chyba nie jest tak silna, żeby zapierdolić aż tak w głąb samemu. Co innego, jakbym wziął tutaj kogokolwiek innego i jakby z nim poszedł w taką wyprawę. A jeśli samemu taki kawał drogi, to jest oficjalnie zamknięte trochę. Chyba, nie wiem. No. Pośrednio. Nie no, wiecie co, kurde, no. Pierdziele. Może kiedyś to sprzyjadę z kimś, to zwiedzimy, ale ja tam sam nie pójdę, bo wiecie, jakby nie wiem, kto tam na dole jest, może coś bezdomny, może coś, nie wiem. Wolę nie ryzykować. Ze zdrowiem i życiem. Po prostu się boję, no co wam będę mówił. Zobaczcie, tutaj nieprzypadkowo to było zamknięte chyba, ale... No jest to na pewno mega ciekawy obiekt do zwiedzenia. Tutaj widać, że tu się na pewno, powiedzmy, te korytarze gdzieś tam ciągną. Nie wiadomo którędy i nie wiadomo też gdzie. Głęboko pod ziemię na pewno się to ciągnie, pod tą górę. No, ale ja tam sam nie zejdę, powiem wam. Tam jest chyba jeszcze jedno wejście, zaraz pójdę, zobaczę. Powiem wam, tak się patrzę to z tej perspektywy, to z zewnątrz wygląda, od te górki wyglądają właśnie jak te schody, którym się bałem zejść. I mi się wydaje, że po prostu, bo tam jak zgasiłem się całkowicie latarkę, bo przez chwilę jeszcze tam byłem, to skądś dochodzi światło, na samym końcu dochodzi światło. No ja podejrzewam, aczkolwiek jeszcze tego nie widziałem, ale zaraz zobaczymy, że to może być po prostu wejście tędy i tam jakby nie ma jakiegoś rozbudowanego niczego, po prostu wejście było drugie tędy i to może po prostu światło dochodzić zwyczajnie stąd. Nie wiem, czy tutaj zobaczymy. Zobaczcie. To są te schody, o których mówiłem i gdzie bałem się wejść. Tędy bym wyszedł. No ale w której tupa jestem i zdecydowałem, że nie będę tego sprawdzał. No ale jak widzicie, zagadka się rozwiązała, to jest po prostu drugie wyjście. No to fajnie, że się tego dowiedzieliśmy, no ale emocje były niezłe. Słuchajcie, jak się okazuje, to nie jest koniec niespodzianek, bo tam byłem przed chwilą, ale znalazłem coś takiego jeszcze. Kolejne wejście. Tam też gdzieś zawija tunel w prawo. Znaczy na upartego można by tutaj wejść, no bo zmieściłbym się, ale nie będę się tutaj pchał. Ale no jest coś takiego jeszcze. Także jakby ktoś chciał zwiedzić, to coś takiego jeszcze jest. Ale powiem wam tak, pójdę jeszcze górą. Zobaczę, czy to po prostu gdzieś jest wyjście do tego elementu. I powoli będę się zawijał, bo jest godzina, powiem wam, 19. Do samochodu mam przynajmniej pół godziny zlaczka. Nie, że tak powiem, a jestem trochę zmęczony, no i jeszcze muszę 50 km jechać na następny kemping. Ogólnie miejsce bardzo ciekawe, także polecam wam z całego serca, żeby to zobaczyć. Tylko kurde, pamiętajcie, że jak tu będziecie, no to trochę szacunku i jakby nie śmiecimy, nie? I tak dalej, bo to nie dlaczego jest w takim stanie. No dobra, może jest w jakim jest. No ale dobra, jakby więcej ludzi dochodziło, to pewnie by było w tragicznym. No ale jest nawet całkiem niezłe, bym powiedział. Na tyle, że co obec zdążyłem obejrzeć z tych fortyfikacji. Słuchajcie, tak sobie wracam z tej kopuły Dalmierza i okazuje się, że ja bym to znalazł od razu, bez żadnego najmniejszego problemu. Droga jest mega prosta. Stamtąd przyszedłem z torów kolejowych i tutaj byłem na takim rozwidleniu. Poszedłem w prawo na wydmy i tamtędy poszedłem już na to morze, co tam wam pokazywałem, to dzikie. Tam szukam fortyfikacji, tam obszedłem, a wystarczyło tylko pójść tędy kawałek i bym to znalazł od razu, bez żadnego problemu. To by mi zajęło chwilę. Nie błąkałbym się tyle. Także jak będziecie iść kiedykolwiek na kopułę, tędy, nie tędy. Tak widzicie, no ale dobra, no człowiek jakby się uczy całe życie. Ja nie miałem pojęcia, że tak tutaj jest, ale już wiem. No.
Trochę się nachodziłem, trochę się spociłem, trochę się zmęczyłem, no ale słuchajcie, trening zajebisty. Za to będzie trzeba jakąś nagrodę sobie zjeść w postaci może jakiejś dobrej buły. A że dzisiaj jadę do Jastrzębiej Góry, kurde, nim ja tam dojadę, nim ja się tam rozpakuję, nim ja wyjdę w to miasto, to możliwe, że wszystko będzie pozamykane, bo tam raczej do 22 wszystko zamykają. Jest 19, 3 godziny, godzina dojazd. Do 2 godziny mi zostanie. No dobra, może się uda. Słuchajcie, fura stoi, nikt się nie zainteresował, wszystko jest w porządku. Ja już buty zostawiłem sobie tutaj, na nogach mam klapki, ale powiem wam, kurde, pali mnie to żywym ogniem. Po prostu jest mi gorąco w stopy, pełno piachu mam i tak dalej, także pomyślałem, że może po raz kolejny dnia dzisiejszego wykorzystam sobie tą wodę, którą tutaj mam i zwyczajnie sobie obmyję stopy, jak przyjemnie, ja pierdzielę. Super. Kurde, jak przyjemnie, powiem wam, rewelacja. Witam z powrotem. Może tak bardziej, nie wiem. Słuchajcie, jestem w Jastrzębiej Górze, zalogowałem się na tym kempingu, którym byłem na początku. Słuchajcie, jest godzina już późna. Jest za 10:10, za 10:22. Idę na to miacho, ale kurde, no nie wiem, czy ja coś tam zjem. No mam chęć na jakiegoś zapieksa, coś takiego, wiecie, jakąś taką bułę. Ludzie wracają, dopiero idę. No ale jakby ja zawsze tak robię, no i trudno. A czy jutro zostanę, to nie wiem. Ponoć właściciel, tak słyszałem, troszkę hałasuje w ciągu dnia, jakieś remonty robi, zamiast sobie to ogarnąć przed sezonem, to on sobie to robi teraz. Stałem tak wcześnie, czyli nie o 10, tylko dlatego, bo pierwsza, nazwijmy to, w miarę zdrowe śniadanie u mnie. Kurde, tego górka się obiera, czy się nie obiera? Prosta śniadanko dzisiaj, bez żadnych ceregieli. Nie pamiętam, czy ostatnio obieram tego górka, powiem wam szczerze. Górków mi zostanie chyba. Wracam do domu. Godzina 12:20. Wracałem już do domu. Ale tak powiem wam, odcinało mnie w trasie, jakoś tak się męczyłem. Tak sobie ustawiłem w cieniu samochód, no i muszę teraz sobie ten mandżur cały z powrotem rozłożyć. No i jestem w miachu. Zajęło mi to minutę. No i już szykuję się do spania. Godzina chyba w pół do pierwszej jest.